Hej, siema, drodzy male, jestem Mixi, ktoś kończy na moim kanale. Dzisiaj gramy w, no, Portal Knights, jak widzicie. I teraz naprawdę krótki odcinek, ponieważ tak... Oczywiście, znowu OBS! Znaczy, ja jestem głupi i nie przestawiłem tam kilku rzeczy, tak? Ale to jest właśnie problem, kiedy się nagrywa dwoma OBS-ami, jeden do gry, drugi do kamery. I ogólnie przeszliśmy już na kolejną wyspę. Ej, nie, czekajcie. Właśnie coś sobie uświadomiłem, że tu są dwa portale, ale jeden portal właśnie przeszedł tutaj, on był, już nawet nie chcę się tego raz go szukać, ale... Znaczy, i tak nie mam po co wam go pokazywać, gdzie jest, bo zawsze świat się generuje tutaj losowo, także nie macie co ten... Co mi pisać w komentarzach, pokaż portal. Poka portal, nie. O matko, dlaczego ja mam takie słabe żarty? W takim, znaczy ogólnie tak, pokażę wam po prostu ten taki odgałęźnik jakby, bo to jest taka dodatkowa wyspa. To nie jest jakby główna, no bo z niej nigdzie po pierwsze się nie da dalej iść. I jest... ale nawet fajna jest do mieszkania, bo tam, no fajni... Znaczy, jeszcze muszę przemyśleć, gdzie będę mieszkał, czy może jeszcze na w ogóle na tej... A, jeszcze jedno chcę wam pokazać. To dobrze, że sobie teraz przypomniałem. Także to jest bardzo... Znaczy, w ogóle wbiliśmy tutaj w nocy, to jest jesień. To jest jesienna taka wyspa. I wbiłem tutaj w nocy i w nocy to jeszcze lepiej wygląda, ale... Chcę wam pokazać jedną fajną rzecz, bo mam sklep z DLC. Teraz nie wiem jak, ale mam takie pudełka. I po prostu sobie je otworzymy dzisiaj prezenty. Będzie dzisiaj unboxing prezentów tutaj w jesiennym. Akurat mam jesień, także pasuje. Okej, wow. I dostałem kota. Co to jest? Tęczowy kot. I co? Chwila. Mogę coś z nim zrobić? Czy to taka ozdoba jest? O co chodzi? To jest zwierzak mój, czekaj! Tak, mogę go tutaj! Dobra, zaraz go zobaczymy. Już myszką będę. Tęczowy relikt, ten kolorowy relikt, te przeterpolcie. No my iść na spokojną wyspę! To tam może! Tam za... Dobra, tam zamieszkam. I czapka ze śmigiełkiem. Wiecie co? Ja już to przymierzałem, także nie. Ale... Jest kot! Ale by się Olaf ucieszył normalnie! Olaf, jeśli to oglądasz, to dedykuję, kurde. Właśnie, nazwijmy tego kota Olaf. Kot Olaf. No, także możecie zostawić lajka dla kota Olafa z tym świetnym żebrakiem. I tak, jeszcze osiągnąłem 6 level, jak możecie zobaczyć. Jest sobie tam chyba lepszym zwinność i trochę... I trochę budowy, bo to, no, ta nasza broń nie potrzebuje żadnej już ulepszenia. Znaczy potrzebuje, znaczy nie potrzebuje, ale zawsze można ją zrobić lepszą. To na pewno. Okej, okay, co to jest? Kto to jest? Okej, okay, dziwne. Także to jest taka jesienna wyspa, nawet spoko, w sensie spoko wygląda. Nie lubię ogólnie... Osobiście nie lubię dni. Chyba, że zupa, matko, co się będę ten chwalił, co ja lubię, co nie, kogo to obchodzi. W każdym razie, czy to ja mogę to po prostu zjeść? Tak. I to jest naprawdę dobre. W sensie dobrze robi. Ej, dobra, to sobie zbierzemy tego. Aha, super. Ale to już w następnym odcinku, teraz naprawdę taki krótki niestety, chociaż... jeszcze, dobra. Dalszy opening. Złoty tron. Okej, okay, dziwne. To brzmi źle, ale okej. Okay. Nie będę ten. Chyba będziemy musieli pójść na naszą tą. Chociaż czekajcie, czy mogę coś tutaj usunąć? Są mi niepotrzebne totalnie. Tego i tak nigdy nie użyję, ale dobra. Co to jest? Szaty ucznia. W sensie, ja tego nie potrzebuję. Znaczy, ta zbroja się nie wykorzystuje nigdy, także mogę to usunąć. Jak zrobiłem coś źle, to napiszcie. Ej, nie, i teraz jeszcze uświadomiłem, że właśnie mi się różdżka skończyła. To bardzo źle.
I czemu nie mogę tego wziąć z powrotem? O, dobra, będzie tutaj stało na wiki. Co jeszcze mogę sobie usunąć? Nie wiem, ten nasz... Nie, dobra, i tak nigdy ich nie posadzę. A właśnie, bo możliwe, że po prostu... Ej, ja bym mógł je sprzedać to wszystko. Kurde, co ja zrobiłem? A, mogłem sprzedać jakimś gościu. W sensie, bo pamiętam, że były coś takiego jak sprzedawanie. No niedobrze. Ale cóż, nie mam... Teraz już... Nie mam jak inaczej, no. Dobra, otwieramy prezent. Okej, teraz mamy kolejnego kota. No i znowu w końcu mogę zebrać to i usunąć. Chociaż nie, dobra, to zostawimy. To przynajmniej może będziemy mogli sprzedać. Okej, mamy drugi tęczowy relikt. To zaraz sobie też zobaczymy tą wyspę. Czapka spawacza. Okej, to są ozdoby. No i ten kot, ale nie, mój tęczowy kot jest... Kot Olaf jest, oficjalnie zostaje. Przepis na blok czerwonego kamienia ruinnego. Nie wiem po co mi to jest. W ogóle dostałem dużo przepisów. To zaraz jej sobie otworzymy. Co jeszcze dostałem? Chyba tyle. Aha, jeszcze to, ten sztandar. Flaga, sztandar, coś to jest, cokolwiek to jest. To jest po prostu taki mebel, tak tego się, to się stawia. Cały czas nie wzięliśmy, nic nie zrobiliśmy z tym. Z rakietą. Ale to na pewno kiedyś coś z nią zrobimy, zobaczymy. Okej, no to taki przepis tylko, tak? Nie to chciałem zrobić. Okej, no to takie przepisy po prostu, dobra. Otwieramy dalej. I to już będzie ostatni. Z przedsprzedażowego. Czy ja kupowałem to w przedsprzedaży? Wątpię, ale okej. Aha, to jest to! Dobra, to już dostałem, tak, mam tą pielerynę, ale mogę sobie ją sprzedać, zobaczymy ile będzie, zobaczymy ile za nią, no i ile za nią dostanę. I jeszcze otworzymy sobie właśnie ten relikt, w sensie użyjemy go. Tęczowa wyspa. Nie, znaczy, tak, znowu tęczowe coś. Ja nie mogę, to jest normalnie Olaf szkacze z radości oglądając ten odcinek. Ten odcinek oficjalnie się nazywa tęczowy odcinek. Poziom 30? Co? Ja... Poziom 30? Okej, nie rozumiem, ale wow, no to nieźle. Co, to jakieś moby? Okej, to jest tutaj. Nie ma mobów. Nie ma wrogów. Jest! O, grzyby są! Będziemy chodzić na grzyby! Tak! Zawsze chciałem być typowym Januszem. Niestety tutaj nie ma żadnych rud. W sensie minerałów. Ła, ale to jest robiste. Teraz się bukuje woda. Ale... Dobra, tutaj mieszkamy. Nie ma tu, nie ma szans, żebyśmy gdzieś indziej mieszkali. Chyba, że będzie fajny, gotowy dom, no to... I to jest jakaś jaskinia też. Też nic nie ten. Okej, tutaj nie będę ten wchodził, bo to nie jest skyblock w Minecrafcie i nie da się tutaj pływać w tej grze. By the way, deweloperzy, bardzo by było miło, gdybyście dodali pływanie. A jakie podziemia? Możemy jakieś, nie wiem, piwnice zrobić, coś? Tyle możliwości. Żeby mnie teraz nie spadł zaraz, bo skończy staczacy. Dobra, ogólnie... Dobrze, że mi to nic nie zużywa. Zawsze możesz się po prostu przeteleportować gdzieś. Na przykład jak jestem w jakiś opach, nie wiem, zaraz mi ktoś zabije, to po prostu sobie się teleportuje. Gites. Dlatego ta gra jest pewnie taka trudna, bo można, jest wiele dróg ucieczki. Dobra, także, no, tak jak mówiłem, dzisiaj krótki odcinek, krótszy niż poprzedni, który próbowałem nagrać, ale cóż, no, teraz tym bardziej muszę mieć krótki, bo jeszcze to muszę zmontować, a o 15 wychodzę. A jest teraz... Uwaga, 14:30, super,
super. Także jeżeli wam się odcinek podobał, to zostawcie lajka, możecie też zostawić lajka dla kota Olafa. Czekajcie. Siema, kot Olaf. Matko, to creepy już się zrobiło. Jeżeli wam się nie podobał odcinek, to możecie zostawić dislike'a i na przykład napisać w komentarzu, dlaczego wam się nie podobał, czy mnie skacze po Olafie. O nie. I jeszcze zapowiedź, ci, którzy zostali na ten, na koniec, to niedługo w końcu dokończymy tą mapę, tylko Olaf musi w końcu ogarnąć internet i żeby no, żeby działało wszystko, bo tak to lagowało. Przed chwilą nagrywali, próbowaliśmy nagrywać. Dlatego to mi strasznie długo zajęło wszystko. Także... No... o, jagódki... była taka, była jakaś piosenka o jagodach, już nie pamiętam. No w każdym razie... możecie wbijać na mojego Instagrama, link w opisie, możecie wbijać na mojego Discorda, na serwer mojego Discorda, link w opisie, już nie będę tłumaczył tego z 500 raz. Po prostu warto, okej? Okay? Zaufajcie mi, warto. No, także... i możecie też zasubskrybować mój kanał, żeby mieć łatwiejszy dostęp do moich filmów. A ja wam mówię papa, hejo, widzimy się w następnym odcinku, mam nadzieję, papa, nara.